to nie jest kwestia taka, żeby teraz mamy pracę sezonową i coś raz, dwa załatwić, tylko po prostu trzeba do tego się przygotować, zastanowić się, w jaki sposób będziemy tym ludziom udostępniać mieszkania, dostęp do edukacji, naukę języków. To po prostu musi być bardzo wieloletni i dobrze zorganizowany program, żeby oni naprawdę poczuli się tu dobrze, bo inaczej będą nas traktować jak przystanek i oczywiście pójdą tam, gdzie płacą więcej, więc jeżeli my nie bardzo możemy im zaoferować wynagrodzenia, to przynajmniej zaoferujmy im to, że skoro oni się tutaj czują w miarę dobrze, to żeby dla nich, dla ich rodzin było to naprawdę miejsce, w którym będą chcieli zostać. Inaczej będziemy ponosić ogromne koszty na dokształcanie, bo na naukę języków, na to, żeby ci ludzie się zaadaptowali, tylko po to, żeby oni po 3 miesiącach ruszali gdzieś dalej. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.